Witam w kolejnym filmie. Dziś zajmę się naprawą śnieżnika R502. Jest to pierwszy odbiornik stołowy wyposażony w programator. Strojenie odbywa się za pomocą diod pojemnościowych. Mamy tutaj potencjometry. Również przy głównym agregacie strojeniowym znajduje się potencjometr, od którego zależy częstotliwość odbierana. Włączmy radio i zobaczmy, jak odbiera. Jak zauważyłem, ktoś próbował te radio przestroić. Niestety nie udało się. Mamy włączony UKF. Strojenie na pokrętle. Antenę mamy podpiętą. Jak słychać, nie mamy w ogóle żadnego odbioru ani zmian szumu. Tak samo jest z wyłączonym awczem. Biorę się teraz za demontaż tylnej ścianki. Jak widać, ktoś złożył tak radio, że gniazda są za wysokie. Jak widać, płyta radia nie jest w ogóle wsadzona w te zaczepy montażowe. Tutaj powinien znajdować się element mocujący przewodu sieciowego, żeby go nie wyrwać. Jak widać, ktoś zapomniał o przylutowaniu masy. Ktoś prawdopodobnie nie posiadał klucza nasadowego i powymieniał wszystkie śruby na typ Philips. Rozbieramy zatem dalej. Jak widać, ktoś z niewiadomego powodu pozostawiał za długie nogi w kondensatorach. Można zostawić delikatnie dłuższe nóżki, ale nie aż tak. One mają gdzieś w okolicach nawet 2 cm. Zabiorę się teraz za sprawdzenie, czy kondensatory zostały wymienione na poprawne. Kondensatory C1 i C2 powinny zostać wymienione na 15 pico. Oba mają 15 pico. Kondensator C7 powinien zostać wymieniony na 5,6 pico. Jest wymieniony na 5,6 pico. Kondensator C20 powinien zostać usunięty. I jest usunięty. Kondensator C22 powinien zostać zamieniony na 3,3 pico. Ktoś wymienił kondensator 3,3 pico na 3,3 nanofarada. Spróbuję to zbliżyć. Jest to ten kondensator. Ma on wartość 3,3 nano, a powinien mieć 3,3 pico. Jak widać, kondensator ma zimny lód, w ogóle nóżka się nie trzyma. Tak samo ten lata. Ten jest dobrze przylutowany. I ten też jest dobrze przygotowany.
Zatem zabieram się za skracanie nóżek i za wymianę kondensatora 3,3 nano na 3,3 pico. Nóżki kondensatorów, jak widać, zostały skłócone, a kondensator 3,3 nano został wymieniony na 3,3 pico. Sprawdźmy, czy radio zaczęło odbierać. Jak słychać, radio zaczęło odbierać. Jest to radio ze strojeniem walikapowym, dlatego na początku, przed przystąpieniem do strojenia, należy sprawdzić i ewentualnie poprawić napięcie strojenia. Punkt pomiarowy do sprawdzenia napięcia to jest K4, widoczny tutaj. Na początku ustawiamy skalę na minimum i ustawiamy 3,4 V, potem ustawiamy skalę na maksimum i ustawiamy 25 V. Sprawdzamy teraz napięcie na kołku K4. Mamy 3,2 V. Na początku skali. Teraz wskazówkę ustawiamy na koniec skali i mamy 29,5 V. Czyli wypadałoby teraz podregulować tym potencjometrem znajdującym się tutaj napięcie warikapowe. Mamy mniej więcej 3,4 V. Dokładnie się nie dało ustawić ze względu na jakość tego potencjometra. Teraz wskazówkę przestawiamy na drugi koniec skali i sprawdzamy napięcie, czy wynosi 25 V. Jak widać, mamy 25 V, możemy jeszcze sobie trochę wyregulować. Mamy ustawione napięcie na warikapie. Teraz możemy przystąpić do strojenia heterodyny. Teraz zabiorę się do przestrojenia heterodyny. Nie będę Was tym zanudzał, było już to kilka razy pokazane. Ustawiamy tą cewkę i tutaj dołożony trymer. Częstotliwość dolną ustawiamy na 87,5 MHz, a częstotliwość górną stroimy na 108 MHz. Widzimy się za chwilę, jak zestroję heterodynę. Heterodynę zestroiłem już. Musiałem usunąć ten trymer, który ktoś zamontował. Teraz radio jest zestrojone idealnie i odbiera od 87,5 MHz do 108 MHz. Jak słychać, radio odbiera bardzo dobrze, ale jeszcze wymaga drobnej korekcji wzmocnienia przy pomocy tej cewki. Po zestrojeniu wszystkich obwodów cewki należy zalać woskiem. Zabezpieczy to je przed rozstrojeniem. Tutaj, jak widać, zrobiłem nowe mocowanie przewodu sieciowego.
A oto efekt końcowy. Jak widać, znalazłem jakieś gałki. Niestety są różnego koloru. Radio trochę już lepiej wygląda po umyciu. Trochę odświeżyłem okleinę. Teraz włączę radio i zobaczymy, jak odbiera po poprawnym przestrojeniu. Wydarzenia katolickie w języku polskim na Litwie. Współorganizatorka wydarzenia. Jak widać, pełen sygnał. Wiemy się, jak wygląda nasz bohater. Z psami jednak łatwo nie będzie. I czas na wszystko, co ważne. A my dbamy o całą resztę. Pamiętamy o ubezpieczeniu. A lata będzie gościć w Barcelonie. To wielkie wydarzenie. Manifesta to dla nas szansa na pokazanie Prisztiny, na pokazanie. Tylko 28 minut, teraz taniej o VAT za jedyne 975. Tylko do niedzieli. Wszystkie lodówki, pralki i suszarki taniej o VAT. Neonet. Porozmawiajmy o dobrych. Hodarla, południa Ukrainy, Państwowa Agencja Atomistyki, Polska Agencja uspokojenia. No i jeśli dojdzie tam do jakiegoś incydentu, to on będzie niebezpieczny dla tamtych okolic, no ale tak czy siak, to jest bardzo poważne. Możemy tutaj zaprogramować sobie łącznie 5 stacji. Strojenie stacji odbywa się poprzez te potencjometry oraz potencjometr, który jest za kondensatorem strojeniowym. Do strojenia jest potrzebny specjalny kluczyk, na przykład taki. Wkładamy kluczyk i możemy sobie ustawić stację. Już tu zaprogramowałem kilka stacji. Pokażę, w jaki sposób to działa. Co mówią polskie instytucje powołane. Rtęć jest bardzo trująca. W tym filmie to wszystko. Dziękuję za obejrzenie. Do zobaczenia w następnym filmie.